jakby to zacząć, no. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Sitting Ducks. Pewnie się zastanowicie, nie odwaliło mi. Wyjątkowo się postarałem, żeby mi nie odwaliło po prostu. I no, zastanawiacie się, o co chodzi. No, ostatnio był film, że wracam do innych serii, a to coś takiego, nie, to nie jest nowa seria, tylko muszę opowiedzieć historię związaną z tą grą, żebyście zrozumieli, dlaczego ją nagrywam w ogóle. Otóż chodziłem do przedszkola, to jest taka story time with Pixel, to mieliśmy tam telewizor. I mieliśmy telewizję w nim. I zwykle tam z jakiegoś powodu leciały reklamy. Nie wiem do dzisiaj, o co z nim chodziło, dlaczego on tam był. Nigdy dosłownie nam nic na nim nie puszczali, tylko po prostu był tam ten telewizor i puszczali na nim reklamy. I otóż zawsze czekałem na jedną taką specyficzną reklamę z Grom. Jedną, która była o kaczkach. I po latach stwierdziłem, że bardzo mi przypomina GTA, z tego co widziałem właśnie w tej reklamie. I tak... Zrobiłem mały research i najprawdopodobniej to jest ta gra, którą widziałem właśnie na tym telewizorku. Nigdy w nią nie grałem, widziałem tylko malutki gameplay, żeby zobaczyć, no, czy to jest to samo. I z tego co widzę, to mniej więcej to jest to samo, to co ja pamiętam. I chciałem po prostu nagrać moją reakcję. Gra jest oparta na jakiejś brytyjskiej kreskówce, nie jestem do końca pewien, o tym samym tytule chyba. I chciałem po prostu nagrać moją reakcję, bo zawsze chciałem w tą grę zagrać, ale nigdy jej nie widziałem, jak się nazywa. I jak wreszcie wiem, to chcę to zobaczyć. Gra jest oczywiście, no skoro z Wielkiej Brytanii jest w PAL, w 50 Hz, więc jeżeli się uda, to... O. FMV, więc zobaczcie, no właśnie to jest to mniej więcej. To jest gra akcji, właśnie, no bardzo mi przypomina GTA. Więc wspomnijmy to sobie i w menu z jakiegoś powodu z dysku jest błąd i w menu nie ma po prostu dźwięku po jakiejś chwili. Więc jest w 50 Hz, więc możliwe, że renderuje to w 50 FPS-ach, albo po prostu będziemy musieli się chrzanić z 60, więc new game. Gram oczywiście na dysku, więc loadingi będą bardzo krótkie, więc zobaczymy, o co w tym chodzi. I gra ma widescreen, więc co mnie bardzo cieszy, bo ja bardzo lubię widescreen, budowany jak jest w grach. I już widzę pierwszy problem tego, że gram na dysku, to że nie ma dźwięku żadnego, że jest przez jakieś, nie wiem, 5 sekund jakiś dźwięk, a później go nie ma. Co nie jest fajne. Ale ja chcę tylko zagrać w nią, nie będę tutaj się skupiał na fabule. O, mogę nawet pominąć, więc co jest bardzo dobre. Okej. Okay. O, tutaj już jest muzyka, normalnie. Więc nie wiem, o co chodzi, więc chyba to... Model postaci zdecydowanie jest inny niż jaki pamiętam. Tam było, nie wiem jak to opisać, trochę bardziej przypominającego Kroka? Tak mogę powiedzieć? Trochę bardziej przypominał Kroka, tam model postaci. Sterowanie jest dziwne, bo sama nasza postać, nie wiem jak się nazywa w sumie ten typ, ale dobra, nieważne. Ma taki, no jak widzicie, trochę momentum, trochę jak Sonic, że stajemy i... Musimy najpierw nabrać prędkości, żeby... Ta postać ma 3 stany, z tego co widzę. Normalne chodzenie. Można powiedzieć, że jogging i takie no już bieganie. Nie mamy double jumpa, co jest trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że sterujemy kaczką. Nie wiem, czy może mnie zdejmą ten film za prawa autorskie, ale bo bądź co, to jest na podstawie kreskówki jakiejś, ale... Jednak chcę ją po prostu obczaić. Są tu jakieś glitche. Halo, glitche. Bardzo mi to przypomina GTA, nadal jednak. Mogę wsiąść komuś do samochodu? Auf. Okej, to nie jest do końca jak GTA. Mogę zbierać swoje zdrowie.
czyli nie... Czy ja w ogóle mogę coś robić poza chodzeniem obecnie i skakaniem? Kwadrat nic nie robi. Trójkąt nic nie robi. Kółko nic nie robi. Strzałki? Strzałki tym bardziej nic nie robią. R1... Znaczy R... L1. L1 centruje kamerę. R1 nic nie robi. R2 nic nie robi. L2 również nic nie robi. Więc bardzo prosta gra. Damn it. Man. Patrz jak... Nie wiem. Okay, więc mam tu pingwina jakiegoś. Zakładam, że to jest misja, która... Okej, okay, więc crashuje. Na dysku. Dobra, mogłem się tego spodziewać. Wrócimy, jak może rozwiążę ten problem. Dobra, wygląda na to, że naprawiłem chyba problem. Musiałem tylko coś zmienić w ustawieniach, ale na wszelki wypadek będę od razu pomijał cutscenki. Więc mam się spotkać z Edem jakimś. Nie wiem, który to z Edów, ale... Któryś na pewno. Przez tą ścianę mam przejść. Mamy czas na co? Ja coś zgryczuję w tej grze, jestem pewien tego. Dobra, więc pójdźmy tu w takim razie. Jakieś punkty to zbieram, no co to chodzi? Bo to jest czas! Dobra. I get it. Ja zaraz, ja mam. A dobra, to... Jesteśmy tu. Mission accomplished. Zakładam, że większość rzeczy, jaka daje cokolwiek nothing... Nie, ta... Sure! Zakładam, że większość humoru w tej grze albo cokolwiek z niej wyciągnąć, to zakładam, że trzeba castingi oglądać, no i być fanem show, no ja nigdy nie oglądałem tej kreskówki. Nie wiem w ogóle dlaczego reklama tej gry leciała u mnie w przedszkolu, biorąc pod uwagę, że no my raczej nie wiemy jak się gada po angielsku i tak dalej. Nie znamy tej kreskówki, chociaż może leciała w Polsce, nie wiem. Ja sobie nie przypominam nigdy tej jakiej kreskówki, chociaż z drugiej strony grałem w Woody Woodpeckera, a to jest gra bazowana o kreskówce z lat 30., jeśli dobrze mi wiadomo, więc to też może coś znaczyć. Nic to. Ała. Dlaczego mam nagle tyle tych piór? Dobra, więc zaczniemy misję najwidoczniej. Follow Ed, Oli and Wadley to the decoy cap. Czyli mamy... za nimi leść... Boże, ten dźwięk. Mamy za nimi leść aż do jakiejś kawiarenki. Kiedy będziemy... Widziałem na jakimś trailerze, że można wchodzić do samochodu. There are feathers hidden all around Ducktown. Jump on the right spot and you'll find them. Okej, okay, więc głównym... Damn it. Główny... Pomijam, bo nie chcę, żeby się skraszowało po prostu. Na wszelki wypadek, chociaż nie powinno, ale jednak się boję jeszcze. Wygląda na to, że piórka to jest... W sumie nie... To jest chyba życie w tej grze, no znaczy no, wypadły ze mnie, jak coś mnie trafiło, więc... Okej. Okay. AI nie jest zbytnio dobry w tej grze. O, to widziałem właśnie na trailerze mniej więcej. O tym, którym mówiłem. Więc... Okej. Okay. Kamera jest cholernie dziwna. Mogę nią sterować, ale jest strasznie taka... Fuj. Nie lubię tego kamera. Muszę na kamerę. Dostanę 5 piórek. Nie wiem w sumie co... Ona kontynuuje, no nie będę zasegował co chwilę. Ale night, okej. Okay. Widziałem, że mamy... Że to escape from the alligator. Oh, shit! Teraz nas goni jakiś alligator. Okej, okay, więc uciekamy. Nabiera ta gra zainteresowania mojego. Na pewno sobie... Dlaczego każda misja ma... limit czasowy? Przecież...
ściga mnie aligator, więc teoretycznie czas powinien mieć nieskończoność. Trochę mi to przypomina... Are you kidding me? Ej, wyobraźcie sobie taką sytuację, że uciekacie właśnie przed aligatorem i uderzycie w pudła drewniane i po prostu was złapie. To już jest takie przegranie. Widziałem na trailerze, że można sterować, znaczy na trailerze, nawet na tej kasynce w menu można zobaczyć, że steruje się aligatorem. Aldo. What the hell is Aldo? Wiem o youtuberze, który nazywa się Arlo, ale... Okej, więc nasza kaczka ma jakieś, nie wiem, depresję chyba, albo śniło jej... Myśli, że jej się to śniło. Dobra, tu jest misja dodatkowa. Co to jest to? Aha, dobra, S to jest South, N to jest North. Yo. Ale tu widzę jakiś collectible. A ja lubię collectible. Patrzcie, czy mogę jakoś... Nie. Okej. Okay. Tu jest jakaś kartka. Ja bym chciał tą kartkę. Jak się dostać do kartka? Oczywiście jakiś znawca różnych dupereli może mi powiedzieć tak naprawdę, o co chodzi w tej grze i tak dalej. Ja na pewno będę próbował w nią grać z cutscenkami później. Że oczywiście nie będzie mi się crashowało, bo granie z dysku na PS2 jest bardzo ryzykowne w niektórych grach. W większości działa dobrze, ale są takie gry, które po prostu za cholerę nie zadziałają, a to jest taka gra, którą... Aha! Dobra, chyba... Dobra, rozumiem. Rozumiem teraz, chodzi o tę grę. To jest to kreskówkowe. Dostaję damage, jak wbiegnę w coś szybko, co jest kompletnie nie... Może po... Dlaczego nie chodzisz po chodniku? Dobra, nieważne. Ładna jest ta gra. Ma taką kartunową estetykę, co mi się bardzo podoba. Lubię takie kartunowe, dziecinne gry, można nawet powiedzieć. Bardzo mi przypomina Hugo, jeśli chodzi o kamerę, a już w szczególności Misja Hawaje, tak to się nazywa, ta czwarta część Agenta Hugo, tak właśnie to mi tą grę przypomina. I z tego co widzę, to raczej po prostu to jest taka gra, że robimy sobie misję i w zasadzie przechodzimy etapy i tyle w zasadzie, nie ma nic tutaj większego, więc sobie po prostu poeksplorujmy, bo nie wiem, te misje jakoś nie za ciekawe mi się wydają. Nie, zaraz. Jest coś. Aha. A, no bo kaczki. Dobra. I'd be careful if I were you. It's an advertising flyer that says we have one on all expenses paid vacation. This seems strange because there are about 100 flyers like this all around town. That's a lot of winners, don't you think? Czyli główny collectible jest... Oh shoot! To jest fajne. Szkoda tylko, że nie mogę latać normalnie. Chociaż jestem kaczką. Nie mogę latać. To jest... Zapewne, że to jest jakaś misja poboczna, więc... M to jest pewnie odpowiadające słowo master, czyli... Albo main, że no główna taka misja. S to jest, nie wiem... Submission? Nie wiem. W każdym razie gdzieś na trailerze widziałem właśnie, na tym trailerze z przedszkola, co jeszcze pamiętam. Widziałem, że postać chodziła, więc na pewno tu, więc na pewno jest jakaś maszyna do jeżdżenia. Skoro mamy stację paliw, to mi bardzo... Jaki? Okej, to mi się bardzo nie podoba teraz. Nie podoba mi się ten system. The Major. Chodziła po jakiejś otwartej i zielonej przestrzeni. Nie wiem, czy to dalej po prostu w grze jest, ale ja spróbuję to znaleźć, bo nie, to mi się tak bardzo epicko wyglądało. Nie wiem, w sumie zakładam, że to jest ta gra. Nie jestem do końca pewien, że po prostu tą reklamę, która widziałem, jeszcze była gra w developingu i po prostu tekstury. Modele się zmieniły i dlatego pamiętam model troszeczkę inaczej, że po prostu mam...
Co to? Ej, mogę z nimi gadać? Jo, mogę z nimi gadać. Kwadratem, tak? I just saw someone scooter sing it to the lake. I'm sure that it will be a reappear where here's dobra, więc NPC z tego co widzę tłumaczą mi zasady gry. Więc ten typ właśnie mi powiedział, że jeżeli będę miał skuter i on mi gdzieś wypadnie, tak. O, dobra, więc jak będziemy mieli. Możliwe, że to jest. Że o to chodzi, żeby. Damn it. Że jak będziemy mieli trochę dalej w grze, to odblokuje się dalsze miasto, więc w sumie trochę moja teoria była prawdziwa, że to pewnie w dalszej grze możemy chodzić po jakichś zielonych terenach. A że jak skuterem gdzieś wjedziemy, to zrespawni się tam, gdzie go skąd go wzięliśmy, tak teoretycznie rzecz biorąc. To jest dziwne. I dlaczego tego nie ma od startu? Dlaczego to jest taki klon GTA? Nie mogę nic. No to zdecydowanie to jest klon GTA. No nie musi mi nawet, że nie. To po prostu aż. I naprawdę ja chcę znaleźć jakieś glitche. Dlaczego ten typ jest. Dlaczego ten typ jest zamknięty? Czym on sobie zasłużył, że jest to. Nie, zaraz, to jest jakaś alejka chyba. A, dobra. To jest po prostu jakaś alejka, ale dlaczego ten typ jest zamknięty? To nie ma żadnego sensu, dlaczego tutaj są te barierki, tak? To jest jakiś sklep. Czy ja coś tu mogę kupować? Oh shit. Fries. Mogę sobie kupić frytki. Wait, zaraz. Piece of weathers. This map, you won't get lost in the central area. Ale po co mi... No na kupię, Jezu, no. Więc to jest i życie, i jednocześnie... To, jak to się nazywa? Zapłata? Jakie to jest głupie. Ej, i co jak umrę? Mam po West Area. West. Westopolis. Ale to jest. Ej, to jest głupie. To jest. You're going to scare all the stuff you do like those. Ok, czyli możemy nauczyć się latać. Interesting. Czas jest pewnie. Wow! Holy shit! 10 tysięcy! Okej. Okay. Co? Gator mask. Zdecydowanie ten aligator jest jakąś wielką szychą w tym mieście. No i co? Kupiłem tą mapę i w sumie... Dupa, tak trochę, bo nie mam żadnej mapy. Chyba, że to nie jest główna część miasta. No, może chodźmy zrobić jeszcze jakąś misję. Na pewno ta gra mnie interesuje, na pewno będę sobie w nią grał i zobaczę, o co w tym chodzi. Muszę powiedzieć, chciałem po prostu taki film mały zrobić. Tak trochę pamiętliwy, żeby tą grę, którą tak szukałem od tylu lat, po prostu shit, ale przynajmniej mieliśmy kraksę. Pościgi, wybuchy, wszystko tutaj obecnie w tym odcinku było, więc sądzę, że to odcinek jest bezstratny obecnie. Okej. Okay. A mogę wejść tutaj? Nie, ale jest to navigator. Tu się na mnie dziwnie patrzy. Więc szybko spamuję startem. Dobra, więc zostaliśmy wrzuceni. A, container of fast experience, some ice cubes and a duck mask. Okej. Okay. Więc teraz musimy Aldo, który zakłada, nie wiem, jest naszym komornikiem, nie, jak to się nazywa, jeśli chodzi o blok, nigdy nie pamiętam. W każdym razie w czynszu musimy zapłacić chyba właśnie tymi rzeczami, które teraz zbieram.
Nadal nie mogę znieść faktu, że piórka to i życie, i zapłata za to, co kupujemy. To jest po prostu tak głupie. To jest głupi design gry. To powiem to bez w ogóle zawahania. To jest głupi design gry. I nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Dobra, mamy Ice Cube teraz i mi zabraknie czasu, jak do pracy. O, tu nie byliśmy w sumie. I kaczowa czapka. Kaczan. Nie wiem. Whatever. Okej, więc w sumie to jest taki generic platformer połączony z GTA. Well, raczej takie coś nie można nazwać generic. Zaraz mi się czas skończy. Restart mission. Okej. Okay. Jakoś to możemy zobaczyć. Nie grajcie tych FMV. Ja zdecydowanie powinienem się chyba trzymać tych T, żeby mi się czas nie... żeby use my skateboard? A ja mogę użyć skateboard? Jak użyję mojego skateboarda? Halo? Może R3, L3, L2, L3? Halo, jak? Jak mogę użyć mojego skateboarda? Halo, pomocy? Ja muszę jakąś kombinację zrobić? Może jak skaczę coś? Nie? Select? Start? Vehicles. Yo, ale fajnie! Teraz to mogę być cool! To może dać wiele glitch. Okej, brak kontroli nad skakaniem jest okropny. W takich grach jak Sonic 06, gdzie po prostu gra jest przewidziana do takich rzeczy, że tak jest gra, no, zrobiona bądź co bądź, że no wiecie, no z tym w zamyśle, że mamy tak właśnie się poruszać, to jest okej, ale jeżeli mamy pełną kontrolę nad normalną postacią i nagle tracimy kontrolę nad skokiem, to już mi coś trochę nie gra. Ale chyba znowu ją przegram, bo zaekwipowanie tej... What the hell? Well, oh shoot. Ale skaczę wyżej z tą deskorolką. To jest ciekawe. Od razu ją zaekwipuję. Uciu, ale to fajne, trzymy. Okej, teraz już wiem, że mogę używać skateboarda. I zdecydowanie właśnie... Nie, restartuję to. Nie ma... Nie, to było żałosne. Restart mission. Ale to jest głupie, że nie mamy żadnego skrótu klawiszowego na to. Żeby... Wibracje. Cholerne wibracje. Nie lubię wibracji. To jest po prostu jedna rzecz, której nie będę w grach lubiał nigdy. Dwóch języków. Mamy angielski, niemiecki, francuski, włoski. Holenderski? Nie holenderski. Nie pamiętam. Hiszpański? Okej, fajny. No w sumie gra PAL, więc... Nie jestem do końca pewien, ale chyba na PS2 były właśnie takie wymogi, że musi być właśnie na te języki przetłumaczona? Chyba tylko Amerykanie mieli coś takiego, że mogli mieli chyba tylko na angielski, na hiszpański i w zasadzie...
Jakiś tam jeszcze język był, chyba francuski, ale nie jestem pewien, ale to w zasadzie tyle, to na tyle języków mogli sobie pozwolić, ale no, powiem wam szczerze, ciekawe i poszłem w ogóle inną trasą, więc też fajnie. No teraz raczej powinienem ogarnąć. W ogóle fajnie też, że strzałka zmienia kolor w zależności od tego, jak daleko jesteśmy od naszego celu. Pretty neat, jeśli mam być szczery. Ucichu. Mission accomplished. Won the silver feather. Nice. A no chwila, no... Jak skoro zajęło mi to 45 minut... Pfu, 45 sekund. Dlaczego nie dostałem złotego piórka? I don't get it! Now you unlocked a new level. You can now play the central area in multiplayer mode. O, jest to multiplayer. Nie zauważyłem go. W ogóle nie jestem tylko zapewnien, jak. Gdzie została ta gra wydana. Wiem, że na PS2, no bo właśnie ten port gram, ale. Zakładam, że pewnie jeszcze wyszła ta gra na. W sumie. I tak to nie jest jakiś profesjonalny materiał, więc. Sprawdzę szybko na Wikipedii. Najwidoczniej Sitting Ducks wyszło na PS2, GBA z jakiegoś powodu, Xboxa i Windowsa. Nawet ciekawe. Dziwne, że na GameCube nie wyszło, pewnie nie mieli tej. I robiły Hip Interactive i Vivendi. Przypadkiem Hip Interactive nie robiło jakichś gier, które ja kojarzę? Pamiętam, że jakąś grę robili, którą właśnie ja jakoś... Aha, nie mają nawet strony na Wikipedii. Yeah. Mają tylko francuską stronę, więc może po prostu Vivendi znajdę. Vivendi też kojarzę dla dewelopera. Activision Blizzard to jest. Okej, dobra, więc teraz chyba kojarzę. Vivendi Universal. Tak, kojarzę ich. Oni robili Crasha bodajże? Crasha i Spyro robili. Jak jeszcze Spyro i Crash żyli? Haha! Ja, no dokładnie, robili Crasha i Spyro, jak jeszcze byli pod Sierrą. Nic, bardzo. Ciekawe, nie powiem, że nie. No, ale teraz to będę korzystał z tej deskorolki, bo ona jest fajna. Ale musi... Dlaczego po prostu nie wyskakuje? Tylko po prostu musi być ten fade out. Ale to jest fajne. Skręcanie jest fajne. Oh shit, sorry. Buddy. A, czyli mamy skrót do zsiadania z deskorolki, ale nie mamy już skrótu na jej ekwipowanie. Okej, okay, that makes sense. I muszę wrócić do Audacity. A więc to chyba było na tyle, ludzie. Chyba po prostu będę sobie dalej w to grał. Mam tutaj jakąś kolejną misję, więc to było Sitting Ducks. Bardzo ciekawa gra, którą szukałem. W tym roku mam 18. Do przedszkola chodziłem, jak miałem mniej niż 6. Nie, jak miałem mniej niż 7 lat. Więc pewnie tą reklamę po raz pierwszy zobaczyłem, jak miałem około 5 lat, I guess. 5. Więc szukałem tą grę 13 lat. I ją znalazłem. I szczerze, jest nawet dobra. Na pewno nie jest świetna, bo zdecydowanie dużo mi rzeczy właśnie teraz, chociażby nawet teraz przeszkadza, ale... to jest... okej.
Można sobie zagrać na PC. Gdybym wiedział wcześniej, może bym nawet z tej wersji grał, ale raczej nie, bo action jest okropny. Jest na Xboxie, co jest bardzo ciekawe, będę musiał to obczaić, czy jak to jest, bo Xbox o tyle byłby lepszy, bo tam no, praktycznie mógłbym od razu też grę spatchować na to, no, na 60 Hz, na 60 FPS, więc to było fajne, ale no, gra nigdy nie została wydana w Ameryce, więc no, tyle powiem. Ciekawe, na pewno wersja na Game Boya jest zdecydowanie gorsza, tyle powiem, z tego co się domyślam. No, mogę tylko chyba polecić tą grę, chociażby na taką ciekawostkę, ja będę sobie w nią grał, bo czekałem 13 lat na to, żeby w nią zagrać, więc zdecydowanie mi się należy. No i co, no, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos! Control!